Hejka, właśnie wjechaliśmy do Wlory. Za 400 metrów na rondzie zjedź drugim zjazdem. Jak widzicie, są tutaj nowe, wysokie budynki. Jedziemy drogą i z dwóch stron mamy las. Zobaczcie, jakie piękne ścieżki rowerowe. Teraz wjeżdżamy do Saint-Tropez, gdzie jest restauracja i plaża. Hejka, jesteśmy na parkingu w Lorze. Jest plac. A tam restauracja. Koło restauracji jest morze, widok na morze i są palmy. Widzicie, tam jest miasto Vlora. Piękne widoki. Te patyczki są od tego, że latem są tutaj parasolki, żeby słońce nie parzyło. Zobaczcie, jaki lasek. A teraz idę do wody. Ale ciepło. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że we Vlorze jest teraz czysta plaża. Tu jest bar, koniec września, a on jeszcze otwarty. A tam są prysznice i łazienki. Tutaj na plaży są takie do siedzenia. Została tu jedna parasolka. Wygląda jak ciastko jakiejś wiedźmy. Zobaczcie, jaką muszelkę znalazłam. Fioletowo-różową. Jest ich tutaj pełno. To idę. A tutaj stoi nasz kamper. Tam jest bunkier. A tu pieski. Nie mogę dalej pójść, bo te pieski, chociaż że mogą być spokojne, to i tak mogą do mnie podejść i skakać, bo to są bezdomne psy.
Na następny dzień stanęliśmy obok plaży. Jest cieplutko i cały dzień się kąpaliśmy. A tak wieczorem na plaży jedliśmy miłą kolację. Na następny dzień wyjechaliśmy z Flory i jedziemy do Porto Palermo. Jedziemy cały czas nabrzeżem. Jest bardzo ciepło. Na dworzu jest 40 stopni. Koniec naszego filmiku, a więc pa pa, subskrybujcie, obserwujcie.